Ja mogłem mieć chwilę na rękach i po tym wszystkim, po tych takim naszym smutku, żalu, przyszedł czas też na wdzięczność, że za te kilka chwil, które miały miejsce. No i też z mojej perspektywy tutaj widzę taką odmianę swojego serca, że to, tak, to mnie zmieniło na lepsze. Pamiętam tylko łzy i zakłopotanie i jakąś taką nieporadność swoją. Teraz po tylu latach, po kolejnym jakby świadectwie też, no, odnośnie różyczki, no widzę, że jakby przeszliśmy przez to wszystko i cieszymy się dalej życiem, jesteśmy zdolni podejmować kolejne wyzwania dzięki właśnie dzięki Bogu, dzięki modlitwie innych. Cześć, nazywam się Łukasz Luzar, witam Was na kanale Sykomora Zacheusza. Dzisiejszym gościem jest Tomek i Ewa, małżeństwo, trójka dzieci na ziemi, dwójka w niebie. Dzisiaj spotykamy się z Wami po to, żebyście się opodzielili tym, jak Jezus działa w Waszym życiu, też jak Was przeprowadza przez trudy życia, tak? Nie tylko fajne wydarzenia, ale też te trudniejsze. A zanim o tym będziemy rozmawiać, to drogi widzu, proszę Cię o lajka, subskrypcję tego kanału, danie komentarza, bo to pomaga w ewangelizacji tego kanału, więc żebyśmy dotarli nie do większej liczby osób. Już teraz dziękuję za wszelkie wsparcie. To tak, zacznijmy może od tego właśnie, tej historii właśnie różyczki, tak? No bo z tym też przyszliście tutaj, żeby się tym podzielić. Jak to u Was właśnie wyglądało? To ta historia wydarzyła się 10 lat temu, gdy no teraz przeżywaliśmy 10. rocznicę urodzin i śmierci naszej trzeciej córeczki, Różyczki. I tak zaczynając tą historię, no to wydawało się, że zaczęło się szczęśliwie, no bo cieszyliśmy się, że będziemy mieć kolejną córkę po bliźniaczkach, po Kasie i Gosi, po kilku latach właśnie od pierwszych narodzin. Cieszyliśmy się, że się nam rodzina będzie powiększać. No i na pierwszych badaniach wszystko było ok. To właśnie mieliśmy nawet jechać już na wakacje, bo to był taki czas, gdzie dojrzeć już był lipiec. I szykowaliśmy się na wyjazd wakacyjny, no i jeszcze kontrolnie poszliśmy na wizytę do lekarza i tam właśnie ten lekarz, który opiekował się ciążą, zaczął coś podejrzewać, natomiast nie chciał nas też stresować, więc mówi, że nie chce tutaj jakiś diagnoz stawiać i wysłał nas do kliniki, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. No i czuliśmy taki niepokój wtedy, no bo że coś może być nie tak z ciążą, więc takie ziarenko zostało zasiane niepokoju w nas. Natomiast też się nie nakręcaliśmy, co to może być i z ufnością poszliśmy, z taką nadzieją, że no, będzie wszystko dobrze, że no, Pan Bóg też się zatroszczy o tą ciążę i później będziemy sobie właśnie, okaże się, że wszystko jest dobrze, no i sobie dalej pojedziemy na wakacje zgodnie z planem. No i okazało się, że właśnie jak poszliśmy do kliniki, tam dostaliśmy taki mocny cios wtedy, bo teraz dowiedzieliśmy się, że nasza córeczka ma takie bardzo ciężkie wady wrodzone, rozwojowe, które powodują to, że po urodzeniu nie będzie miała jak oddychać. Jej serce też miało liczne wady, więc nie będzie mogło pracować. No i lekarz powiedział, że po prostu jest no, skazana na, przez to jest skazana na śmierć, że no, nie poradzi sobie, nie będzie mogła samodzielnie funkcjonować. No i on zaleca, sugeruje, żeby w takim wypadku dokonać aborcji, ponieważ jest to jeszcze zgodne z prawem w tym trymestrze ciąży. No i to jest w sumie najlepsze rozwiązanie. To jest najlepsze rozwiązanie. Dość było to dla nas takie brutalne, bo no raz, że poszliśmy z taką nadzieją tam, od razu dostaliśmy taką
jakby dostaliśmy po prostu, by to nawet powiedzieć, no taki wyrok na nasze dziecko. Szliśmy z nadzieją, a dostaliśmy wyrok na nasze dziecko i jeszcze taką w cudzysłowie pomoc, że najlepiej jest dokonać aborcji, tylko się trzeba śpieszyć. Takie było też stwierdzenie, że trzeba się śpieszyć. Nie? No w zasadzie śpieszyć się, żeby dokonać aborcji, to też taki paradoks. I bardziej się śpieszyć, żeby uratować dziecko, nie? By tu pasowało, a tu się... Taka narracja została stworzona, że trzeba się śpieszyć, żeby zdążyć z aborcją, bo to wtedy będzie takie najlepsze rozwiązanie. I tak ja to zapamiętałem właśnie, to spotkanie. Pewnie u ciebie trochę inne wspomnienia są, żona? No, mnie dużo emocji, ale ja tak jak opowiadasz, to się zastanawiam, no bo spotkaliśmy się tutaj, żeby szukać roli Boga w tym wszystkim. I jak rzeczywiście sytuacja była trudna, dużo wyzwalała we mnie emocji. Pamiętam tylko łzy i zakłopotanie i jakąś taką nieporadność swoją. Teraz po tylu latach, po kolejnym jakby świadectwie też, no, odnośnie różyczki, no widzę, że jakby przeszliśmy przez to wszystko i cieszymy się dalej życiem. Jesteśmy zdolni podejmować kolejne wyzwania dzięki właśnie dzięki Bogu, dzięki modlitwie innych, o którą mieliśmy odwagę prosić, bo nic innego nam nie pozostało. Ja tak to odbieram przynajmniej, że wszystkich zaczęłam po prostu prosić o modlitwę. Jak byłam wierząca, tak wydaje mi się, że wcześniej się tego wstydziłam, a to była już taka sytuacja, gdzie taka podbramkowa, gdzie człowiek już nic nie mógł zrobić. Jedyne, co zostało, to prosić o tą modlitwę i taka nadzieja na cud. Długo mi zajęło jakby też przebaczenie Bogu, że tego cudu nie dokonał tak, jak ja bym chciała. No, ale widzę, że po tylu latach widzę, że to jakby dzięki Bogu znosimy to tak, jak znosimy. Jesteśmy w stanie o tym mówić. Jest z nami Ritka, czy jest nawet Piotruś, kolejne dziecko, które jest w niebie. Ale pomimo tego wszystko jest taka jakby chęć życia, otwartość na życie i widzę, że ta sytuacja nie zamknęła nas na Boga, tylko przybliżyła nas do siebie, wzmocniła relacje, więzi małżeńskie i rodzinne. No a przetrwać pomogła nam właśnie, wydaje mi się, że głównie modlitwa innych. Bo ja sama, znaczy no, my też się modliliśmy, ale jakoś dużo w tym było takiej rozpaczy, goryczy i takiej, nie wiem jak to nawet nazwać, takiego zagubienia. I po tych latach widzę, że tak naprawdę ten cud w tym wszystkim był taki, że wzrastaliśmy w środowisku bliskim, znaczy przychylnym Bogu, że tak powiem. Jako małżeństwo też trafiliśmy na... Ciągle mieliśmy przy sobie kapłanów, bliskich nam kapłanów, w takiej relacji wręcz przyjacielskiej, gdzie nawet do spowiedzi można było zadzwonić, umówić się, jak dziewczynki były małe, to brat przychodził nawet do mieszkania mnie wyspowiadać, albo do mównicy mogłam iść z małymi brzydącami o dogodnej dla mnie porze. Nie wiem, wspólnota, do której zawsze jak nam było ciężko, mogliśmy prosić o modlitwę, czuliśmy wsparcie. Albo nawet chór, do którego należałam wcześniej w rodzinnej miejscowości, albo teraz inny, do którego należę przy parafii. No to są ludzie, na których zawsze można liczyć i to wsparcie czuć. I wydaje mi się, że no mamy ogromne błogosławieństwo, że otaczają nas tacy ludzie i że właśnie w tym momencie nas nie zostawili.
Bo gdyby nie to środowisko i to otoczenie, to wydaje mi się, że nawet wspólnie byłoby nam to ciężko i też do końca nie wiem, jaką byśmy podjęli decyzję, biorąc pod uwagę choćby autorytet lekarza. Więc w tym wszystkim widzę to działanie Boga takie, że pomógł nam to wszystko przejść i widzę tą łaskę właśnie tego otoczenia bliskich, bliskość męża, tego, że jakby podjęliśmy wspólnie tą samą decyzję, trwaliśmy w niej, ale w trwaniu w tej decyzji pomogli nam jeszcze ludzie bliscy i dalsi, bo wydaje mi się, że tych ludzi było naprawdę sporo, bo o modlitwę prosiliśmy każdego i ona tak się rozciągała na szersze kręgi. A jaka to była decyzja? Bo tu teraz zatrzymaliśmy na tym etapie, że dostaliście jakby wyrok, tak? Lekarze wam zalecili aborcję. No to pytanie właśnie, jaką w tej sytuacji podjęliście decyzję później dalej? No sytuacja była taka właśnie, że była taka presja odczuwalna na to, żeby tej aborcji dokonać, jako z perspektywy właśnie tutaj lekarza z kliniki. I pamiętam, jak wyszliśmy z tej kliniki, to po prostu siedliśmy na ławce i płakaliśmy jak po prostu bobry. Jakoś otrząsaliśmy się z tej sytuacji, z tego, czego się dowiedzieliśmy, czego doświadczyliśmy tam. Bo to było takie, jechaliśmy tam z taką nadzieją, a po prostu tak jakbyśmy się zderzyli ze ścianą tam po prostu tak jadąc 100 na godzinę. I zaczęliśmy po prostu dochodzić do siebie, przeanalizowaliśmy tę sytuację, co się w ogóle wydarzyło, co oni nam proponują, przełożyliśmy to na realny język, że sugerują nam, żebyśmy po prostu zabili naszą córeczkę, bo i tak nie ma szans na życie, tak jakby już jej życie zostało przekreślone, że nie ma sensu. Po co się ma urodzić, więc można to życie skończyć wcześniej. Tak to odczytałem. I tu był taki sprzeciw nasz wobec tego, że to jeszcze nie jest przecież przesądzone, bo też do końca przecież wiele jest przypadków cudów i medycyna też wiele razy się myli. Więc to był taki sprzeciw nasz, żeby walczyć cały czas o różyczkę, nie poddawać się. Ja szukaliśmy różnych lekarzy, którzy dadzą nam jeszcze, pomogą nam w tej sytuacji. Dotarliśmy do bardzo takich osób, które nam pomogły. Profesora Malca, który dał nam taki, skierował nas do profesor Dangel, gdzie właśnie dostaliśmy takie wsparcie, że dobrze, że tej aborcji nie dokonaliśmy. Nie było też jakiejś zaklinania rzeczywistości, że wszystko będzie dobrze. Było takie realne pokazanie, że rzeczywiście jest trudna sytuacja, te wady są, prawdopodobnie będzie tak, jak właśnie mówili w klinice, że dziecko nie będzie mogło żyć, jak się urodzi. Natomiast była cały czas nad tym próba szukania jeszcze, czy może coś się jeszcze uda zrobić, jakieś na przykład operacje w łonie matki, albo przygotować się na to, na jakiś na przykład przeszczep serca. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Okazało się jednak, że te wady były tak złożone, skomplikowane, że nie dało się tych działań podjąć. I doszliśmy właśnie przy rozmowie w hospicjum perinatalnym, gdzie to jeszcze raz to wszystko zostało nam wytłumaczone, tylko że w zupełnie inny sposób niż w klinice, jaka jest sytuacja. Też mieliśmy takie też wsparcie, że dobrze, że tej aborcji nie dokonaliśmy, czyli takie utwierdzenie nas w tej decyzji. Natomiast wniosek był taki, że naszym zadaniem jest teraz przygotować się na przyjęcie córeczki po prostu i zaakceptowanie tej sytuacji, że ona umrze po tym, jak się urodzi. Natomiast mieliśmy ten czas, żeby się do tego przygotować. Przygotować, chociaż trudno, z perspektywy czasu widzę, że to nie za bardzo się da przygotować. Natomiast no też żyliśmy taką nadzieją. Też mieliśmy ten czas na to właśnie, żeby tą nadzieją pożyć.
żeby dużo mieliśmy właśnie wsparcia, to Ewcia mówi od bliskich, przyjaciół, doświadczyliśmy bardzo takiego mega takiego opieki od bliskich, takiej miłości z zewnątrz. I ja widzę teraz, taka myśl mi przyszła, że z tej perspektywy czasu myśmy dzięki tej sytuacji doświadczyli takiego prawdziwego życia, też takiego prawdziwego Boga, nie? Że nie był to taki Bóg, który jest taką wróżką, który spełnia tylko nasze życzenia na tej zasadzie, że ja chcę być zdrowy i chcę mieć zdrowe dziecko, to Panie Boże, jesteś wszechmogący, to spraw. Bo tak to gdzieś na początku było. Tylko doświadczyliśmy Boga, który był cały czas w tym naszym cierpieniu. W tym, że my się z tym zmagaliśmy, płakaliśmy. Tutaj właśnie proponowano nam aborcję. I On wtedy z nami cały czas był. Tak właśnie to czuję, że On po prostu cały czas był blisko nas i nas po prostu w tym trudnym doświadczeniu wspierał. Tak jak później Różyczka się też urodziła i też dzięki właśnie takiej Bożej opiece Ewcie się nic nie stało, bo tam też były komplikacje, bo poród był wcześniejszy niż planowano, że Ewcia była zaopiekowana, że mogła ją urodzić. Później, że mogliśmy ją przyjąć na chwilę, ja mogłem ją trzymać na rękach, to po prostu czułem po prostu całym sobą tą Bożą miłość i po prostu to było takie wszechogarniające, że no, to jest nie do... Znaczy trudno to mi cały czas, nawet po 10 latach, jak sobie to przypominam, to nawet mi trudno to opisać, ale to jest takie wszechogarniające szczęście, że się jest z kimś. I z jednej i z drugiej strony taki już i szczęście i smutek, że się zaraz tą osobę straci. I bo jest ta świadomość, że się jest tylko na chwilę. A dziecko, to Różyczka, to po prostu była taką czystą miłością, że po prostu wcześniej nie miałem okazji czegoś takiego doświadczyć. Mimo, że bardzo kocham żonę i swoje córki, to było taka miłość czysta, bezinteresowna, która tylko chce, żebyśmy byli razem. I to po prostu dla mnie jest takim... No wtedy moje życie się zmieniło. Takie podejście do życia po tym doświadczeniu, po tym nastawieniu, zobaczeniu, czym jest taka prawdziwa, bezinteresowna miłość i takie szczęście, które z tego wypływa. Zupełnie zacząłem inaczej patrzeć na świat. Inaczej po prostu myślę, że miałem na chwilę takie szczęście, żeby zrozumieć, czym jest ta miłość właśnie, ta Boża miłość, tego doświadczyć, takiego dotknąć tego na chwilę, być w tym też przez moment i napełnić się tym. No i teraz właśnie przy takich okazjach mam okazję do tego wrócić. To wszystko mi się przypomina. No i za to też jestem wdzięczny, bo to jest właśnie takie chwile w życiu, które je zmieniają. No też to mnie, tak ta właśnie Różyczka, malutkie dziecko, które niektórzy nie chcieli, żeby się w ogóle narodziło. Uczy mnie po prostu cały czas, uczy mnie miłości. To jest tak, że teraz widzę po tych latach, że Różyczka, mimo tego, że żyła tylko 4 godziny, ona cały czas żyje. Ona cały czas żyje tutaj, właśnie dzięki nawet Twojemu zaproszeniu, że możemy o tym opowiadać, dzielić się tą historią. Ludzie nam też dziękują za te świadectwa, które poruszają serca, i to Różyczka właśnie robi. To ta dziewczynka, mała dziewczynka, która właśnie miała się nie narodzić, ona cały czas dociera swoją historią do ludzi, inspiruje, odmienia serca. I to myślę, że to jest cud tego wszystkiego,
że właśnie ona nie była tu na daremno, nie? Że nie była tu na daremno i to jej życie ono miało ogromny sens. Te kilka godzin, które była na ziemi, ogromny wpływ wywarło przede wszystkim na nas, ale myślę, że też ta historia idzie dalej i też pomaga innym. Z twojej perspektywy, jak właśnie narodziła się córeczka, jakie to u ciebie emocje były, jak to u ciebie wyglądało? Czy ja jakby sam pamiętam sam moment jakby tej diagnozy, potwierdzenia. Tam byłam w strasznym szoku i moje jakby zapytanie, a co jeśli nie, to było takie ostatkiem sił. Ja to tak widzę. Nie czułam się tam taką wojowniczką, która po diagnozie od razu tam nawracała, nie, ja tu tego nie zrobię, wiem, że co chcecie mi narzucić. Nie, ja po prostu byłam zszokowana tym, że diagnoza się potwierdziła. Do tego doszła jakby kolejna, oprócz tam serca, no, przynajmniej dwie letalne choroby. Ta informacja mnie gdzieś tam wstrząsnęła, była przedstawiona w sposób bardzo merytoryczny. Widać, że lekarz się na tym znał. Była to dla mnie sytuacja mega nowa. I zdając się tak na autorytet lekarza, to ja miałam wrażenie, że jakby nic innego nie da się zrobić. Czułam się tak troszkę zaszczuta tymi informacjami. Zwłaszcza, że były one tam w gronie też studentów, taka akademicka jakby atmosfera, no bo się uczyli też, co też mi gdzieś tam nie pomagało, czułam się jeszcze bardziej zagubiona. Na całe szczęście był ze mną mąż, ale jakby ja to pamiętam tak, że resztkami sił zapytałam, a co jeśli nie? Lekarz jakby tak formułkowo odpowiedział, że będą wspierać każdą naszą decyzję i jakby z tym zostaliśmy i tak jak Tomcio wspominał, siedzieliśmy na tej ławce. No i ja jedyne co, to jakby stwierdziliśmy, że będziemy szukać innego wyjścia. Tak naprawdę w głębi serca chciałam znaleźć lekarza, który podważy te diagnozy. Jak już się modliłam, to miałam odwagę modlić się o cud, żeby podpowiadając Panu Bogu, że no, możesz wszystko właśnie, niech będzie zdrowa, nie? Okaże się, że będzie zdrowa. Tyle osób się modli, patrz jaki będziesz miał cud, nie? Tyle osób się może nawrócić i w ogóle. No. Ale no niestety tak się nie stało. Trafiliśmy też do szpitala z porodem też z nienacka, bo miał być naturalny i mieliśmy się pożegnać z córeczką, tak jakby niejako wiedzieć, że umrze i mieć ten czas taki dla nas na pożegnanie. Ale zaczęło się odkleić łóżysko i wszystko się zaczęło dziać tak szybko, nagle. No i co? I pamiętam tylko taką ciszę i otwarte oczy. A potem już przytuliłam ją martwą. Tomcio miał takie szczęście trzymać ją dłużej na rękach. Co jeszcze miałam powiedzieć? Jakie zadałeś pytanie? Wszystko emocje. Dobrze. Jest dobrze. Nie wiem, co jeszcze. Tak było. Ja nie czułam się w tych wszystkich decyzjach taka pewna. Ja bardzo wiele zawdzięczam temu, że nie byłam tam sama, że byłam tam właśnie z Tomciem i że spotkaliśmy później lekarzy, którzy powiedzieli, że dobrze się na to nie zdecydowaliśmy. Co prawda diagnozę potwierdzili, ale ich zaczęłam słuchać dopiero wtedy, gdy powiedzieli, że dobrze, że tak nie zrobiliście i dopiero wtedy zaczęłam wierzyć jakby w te ich diagnozy. To raz. Byliśmy też raz na modlitwie wstawienniczej w nadziei, że właśnie na ten cud.
I to, co tam usłyszałam, to było, że Maria wychodzi po różyczkę. Jakkolwiek to nie było spełnienie moich oczekiwań, to gdzieś wlało gdzieś tam trochę spokoju faktycznie. I takie mam wrażenie, że przy porodzie to mi tak było. I przy lidce. Powiedzcie mi też, bo tak, no, to było bardzo trudne doświadczenie. Już teraz widać, że te emocje dalej tutaj jeszcze są żywe, nie? To dlaczego jakby pomimo tego zdecydowaliście się na przykład na kolejne dziecko, tak? No, skoro widząc, że tyle trudu było, czy nie baliście się jakby podjąć kolejną taką decyzję, że to może was kosztować? No to była łaska, bo myśmy po śmierci Różyczki przeszli żałobę. To też nie było tak od razu. Mieliśmy rok takiej żałoby, gdzie jeszcze opłakiwaliśmy tą stratę. Te emocje też buzowały w nas, też był żal. Bo też ta nadzieja na cud była, nie? To nie stało się tak, jak sobie życzyliśmy, czy też się inni modlili. Oczekiwaliśmy tego cudu. I gdzieś ten taki żal był, że tego cudu nie było. I potrzebowaliśmy tego czasu, żeby to, no po prostu tą żałobę przeżyć, żeby to też wypłakać, wyżalić się. Tylko po tym roku, po tej żałobie, myślę, że przyszła też taka łaska, że my zaakceptowaliśmy to, zaakceptowaliśmy śmierć Różyczki i przyjęliśmy to jej życie właśnie jako dar, że ona, w sumie nikt z nas nie wie, ile będzie żył. Różyczka żyła 4 godziny tutaj na ziemi, wcześniej kilka miesięcy była pod sercem Ewci, więc były razem. Ja mogłem ją mieć chwilę na rękach. I po tym wszystkim, po tych takim naszym smutku, żalu, przyszedł czas też na wdzięczność, że za te kilka chwil, które miały miejsce. No i też z mojej perspektywy tutaj widzę taką odmianę swojego serca, że to mnie zmieniło na lepsze. Że ja się dzięki Różyczce stałem lepszym człowiekiem i cały czas do tego wracam, do tej historii, jak nawet, no bo też życie jest życiem, ma się gorsze dni, gorsze humory, zdarza się nam pokłócić, dzieci nas też denerwują, więc mimo tego, że doświadczyliśmy czegoś takiego, no to też później czasem się o tym gdzieś zapomni, w takiej codzienności, codzienność gdzieś to, no ma się też gorszy dzień. Natomiast widzę, że mogę do tego wrócić zawsze, nie? Że jak sobie to przypominam, tak jak teraz rozmawiamy, to jest ogromna wdzięczność za Różyczkę, że za tą miłość, którą nas obdarzyła, że też przeszliśmy właśnie przez to razem. Myślę, że też dzięki temu nasze małżeństwo jest silniejsze, bo to było bardzo trudne doświadczenie. Natomiast byliśmy w tym razem, nie? Że i no i tak jak się czasem z żony zezłoszczę, czy tam pogniewamy się, tak? Chociaż staram się, żeby to było rzadko, natomiast też jest, no, żeby tu nie tworzyć jakiejś takiej iluzji, że jesteśmy idealnym małżeństwem, to mamy do czego wrócić, nie? Mamy siebie, wiemy, że w tych trudnych sytuacjach mogliśmy na siebie liczyć i przez to przeszliśmy razem. I to daje takiej nadziei na przyszłość, że nawet jak są trudne sytuacje, trudne chwile, to że my to przez to przechodzimy razem. I ja też w kontekście wiary do mnie taki obraz przemówił właśnie w czasie żałoby, gdzie to rozmyślałem, gdzie właśnie Pan Jezus był, jak to się wszystko działo. I
taki obraz, taka historia, że właśnie idzie człowiek przez pustynię i Pan Jezus z nim też idzie, nie? Idą sobie razem i sobie rozmawiają. No i tam zawsze, tylko ten Pan Jezus był taki niewidoczny, ale było widać jego ślady na piasku. No i pewnego razu ten człowiek zobaczył, że tych śladów Jezusa nie ma, nie? Że są tylko są tylko jedne ślady. No i to właśnie było wtedy, gdy on miał gorsze chwile, trudności przeżywał w życiu, no i zaczął się żalić, że Jezu, właśnie gdy Cię potrzebowałem najbardziej, Ciebie nie było, bo tych śladów nie widziałem, nie? No a później jest taki obraz, że to właśnie w tym czasie, który był najtrudniejszy, no to Jezus tego człowieka właśnie niósł. I to do mnie bardzo przemówiło właśnie, że to pewnie tak było, że w tym całym trudzie, w tym wszystkim, czego doświadczyliśmy, to Jezus nie dość, że nas nie opuścił wtedy, tylko On wtedy był najbliżej nas, że gdy właśnie się Różyczka urodziła, to On był wtedy, gdy płakaliśmy, to był przy nas i dzięki temu myśmy to wszystko przetrwali, nie? Że On nas też nauczył takiego, doświadczył, myśmy weszli, myślę, to doświadczenie życia takiego prawdziwego, że nas też, nawet to teraz mi ta myśl przyszła, że On to po prostu pokazał nam prawdziwe życie, nie? W którym On też był, w którym On też to przeżywał, tak jak w swoim życiu, w swojej drodze krzyżowej. I myślę, że dzięki temu był nam bliski po prostu. Był z nami cały czas. I właśnie to tak teraz to tak jakby nawet głębiej widzę, że to tak wyglądało. Gdzieś. To jest też niesamowite, że ta historia Różyczki cały czas żyje, że to wraca nam na różnych płaszczyznach. Też z czasem się pewne rzeczy odkrywają, które widać też większy sens tego wszystkiego. Tego właśnie, jak ogromny sens to życie Różyczki ma. To jest niesamowite dla mnie, że no właśnie... i co odkrywasz? Co odkryłeś? No odkryłem, że Pan Jezus cały czas był przy nas w tym trudzie, nie? Że On był. To że nie spełnił się cud, to no widocznie nie taki był zamysł, nie? Że coś jest poza nami, nie? Że nie znamy całej naszej historii, naszego życia i też nie wiemy, jak się dana historia ma konsekwencje dalej, nie? I no to jest takie moje zaufanie, że to, co się wydarzyło, to, że Różyczka właśnie była tylko z nami na chwilę, ma właśnie głęboki sens i już tego doświadczam. A myślę, że jeszcze bardziej będziemy tego też doświadczyć, bo cały czas to żyje. Ta historia żyje i my też z niej czerpiemy, czerpią inni ludzie. Więc tutaj mam taki pokój w sercu, że dobrze dokonaliśmy, przyjęliśmy córkę, przeszliśmy żałobę. No i właśnie dzięki temu pytałeś, co się stało, że zdecydowaliśmy się na dalsze powiększenie rodziny. To właśnie była ta nadzieja taka, że Pan Jezus się o tym będzie troszczył, nie? Że przeprowadził nas przez to wszystko. Przeprowadził nas przez to wszystko i później też nam dał taki spokój w sercu, że kolejne dziecko się urodzi, nie? Czy będzie zdrowe. No i tak się stało. Ritka teraz ma 7 lat. Już chodzi do szkoły. Jest pełna energii, entuzjazmu. Lubi porozrabiać czasem, pozłościć się. No ale jest taką pełnokrwistą kobietką małą. No właśnie, ale na przykład Piotruś już zmarł, co? No ale no to właśnie, no to też nie jest takie, że jest nasze życie usłane cukierkowe i wszystko teraz jest piękne.
Bo też staraliśmy się rok temu o kolejne dziecko i niestety tutaj było poronienie. Właśnie nie wiemy dokładnie, czy to był chłopiec, czy dziewczynka. Ewcia ma tutaj takie przekonanie w sercu, że to był chłopiec, dlatego nazwaliśmy go Piotruś. No ale to też dla nas nie było łatwe. I też, no ale to przyjęliśmy, bo też Różyczkę mieliśmy okazję przyjąć, zobaczyć ją, pochować. To było inaczej, bo tego dziecka w ogóle ono gdzieś było tylko na chwilę pod sercem. Było tak małe, że w ogóle go nie było widać. Ale było. Gdzieś mamy jej w pamięci. Też nie wiemy, dlaczego tak się stało. Ale przyjmujemy to z ufnością, że czasem tak jest, że dzieją się takie rzeczy, które nie są po naszej myśli. Ale ufam, że Pan Jezus opiekuje się tym, nie? Że troszczy się cały czas o nas, jak zarówno jak jest nam dobrze, ale też jak są właśnie, szczególnie myślę, że się troszczy o nas, jak jesteśmy w trudnej położeniu, w trudnych sytuacjach. Zwłaszcza, że On sam w jego życiu i miał dobre chwile i umiał się cieszyć tym życiem, ale też przeszedł drogę krzyżową i oddał za nas życie. Więc zna wszystkie aspekty życia ludzkiego i myślę, że tym bardziej nas wspiera, gdy jest nam trudno. A ja mówiąc o Różyczce, to w sumie dostrzegam teraz łaski, które mamy, dary, które mamy, choćby w siebie nawzajem, córki i wszystkie, które mamy tutaj, z których jestem dumna. No właśnie to, że mamy przy sobie kapłanów bardzo blisko, mamy przyjaciela księdza, dzięki któremu, nie wiem, na przykład w pandemii mogliśmy uczestniczyć we mszy świętej u nas przy kuchennym stole, to jest niesamowite. No jest jakby tyle tego dobrego wokół, co jakby pozwoliło mi dostrzec Różyczka, jakby jej strata, niejako tu na ziemi. I przede wszystkim przy Różyczce zaczęłam wierzyć w niebo, tak naprawdę, że istnieje i chcieć się tam dostać. Tak jak już nieraz mówiłam, że na razie trochę jest to Myślę, że taka. się dostaniesz. Tak. Córka już tam ci Pomożesz miejsce. mi w tym? Myślę, że już ci córka miejsce załatwiła. Córka i syn tam już jest. Tak, już masz jako wiesz. Chodzi mi o to, że na razie jakby chcę się tam dostać, żeby ich zobaczyć. Ale może przyjdzie też czas, że odważę się myśleć bardziej, więcej, odważniej. Ale rzeczywiście stało mi się bliskie i uwierzyłam, że to niebo jest i że tam faktycznie możemy się dostać jak wcześniej. Były to dla mnie takie, może brzydko powiem, puste frazesy, że każdy może trafić do nieba. Skazań księży, tak. Przy Różyczce i Piotrusiu zaczęłam wierzyć, że to jest możliwe, że jednak po to tu żyjemy. Wydaje mi się, że bez tego to byłoby takie obce dalej. I często w życzeniach, jakby wydaje mi się, że to jest takie najlepsze życzenie, życzyć komuś nieba na końcu. Zamiast zdrowia. To czy zdrowie też tutaj, ale na końcu jednak nieba. Nie było nic. Jakieś jeszcze Chcesz jeszcze pytania? podsumować, czy już modlimy się? Myślę, że to wszystko. Nie Pięknie. przejdziemy z głowy. Okay. Chcesz się pomówić? Myślę, że tak, nie? No to To prowadź. tutaj Dobrze. może przeżegnamy się do Ojca i No i Syna co i jest Ducha najgorsze Świętego. Bogu. Dziękujemy Ci, Jezu, za nas, za życie, które nam dałeś. Wierzymy, że życie każdego człowieka ma głęboki sens, że niezależnie od tego, ile kto żyje, jego życie jest wartościowe.
jest przez Ciebie zaplanowane i Ty dajesz mu ogromną wartość. Prosimy Cię o to, abyś ochraniał życie, abyś budził serca mężczyzn do tego, żeby chronili to życie, budził serca matek, żeby je przyjmowały. I pomóż, żeby nie byli w tym wszystkim sami, żeby nie czuli się w tym sami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzięki. Dziękuję.